Jest takie społeczne oczekiwanie, że dziennikarz musi z kamienną twarzą przekazywać wszystkie informacje, żeby nie pokazywać swoim ciałem, swoją mimiką, swoim głosem żadnego stosunku do tego, o czym mówi. Ale każdy z nas jest inny. Każdy ma swoją wrażliwość, każdy ma swoją emocjonalność. I być może niektórzy powiedzą, to w takim razie co robisz w tym zawodzie? Powinno cię tam nie być. No jakbym miała 1,85 m, może byłabym modelką. Mam 1,58 m i inne cechy, które być może pozwalają mi wykonywać ten zawód, który uprawiam już od 25 lat. A propos tego, co pani mówi, chciałem zapytać w takim razie o najtrudniejszy moment w pani dotychczasowej pracy. Czy była to tragiczna katastrofa w Smoleńsku, czy też może tragiczne wydarzenia na Majdanie, w których pani brała udział de facto? Oba te wydarzenia są tak samo trudne, ale inaczej. Ponieważ pierwsze, czyli katastrofa smoleńska, zastało mnie w studiu TVN24, i trzeba było opowiadać o tym, co się wydarzyło, ale jednak ileś set kilometrów dalej, bez wiedzy, jak to wygląda, bez świadomości, bazując tylko na tym, co nam inni powiedzą i na informacjach, które zaczęły po tej tragicznej dziewiątej do nas docierać. Natomiast w Kijowie miałam bezpośredni kontakt ze śmiercią, czyli już nie w studiu opowiadałam o śmierci ludzi, których znałam i których wszyscy Państwo znali, bo przecież politycy, działacze społeczni, szefowie ważnych urzędów to są goście, których my oczywiście zapraszaliśmy do studia, ale zapraszając ich do telewizji, my jednocześnie zapraszaliśmy ich do Państwa domów. Więc to byli moi znajomi z pracy, niejako. Niektórych znałam naprawdę bardzo, bardzo wiele lat, a świadomość, że trzeba poinformować o ich śmierci i jednocześnie ten ciężar odpowiedzialności, że informując o ich śmierci, ja być może mówię to ich bliskim, był jeszcze bardziej, znaczy był trudniejszy, powodował, że cała ta sytuacja stawała się trudniejsza. Natomiast w Kijowie zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem byłam na dyżurze czy w pracy przez przypadek, ponieważ 10 kwietnia miałam mieć wolne, byłam na spotkaniu ze studentami Uniwersytetu Śląskiego dzień wcześniej, no i zgarnięto mnie, szef zadzwonił, mówi: słuchaj, no rozchorowała się jedna, druga jest na urlopie, no musisz przyjechać do pracy, wiem, że masz wolne. No to nie zostałam już w Katowicach, tylko przyjechałam do Warszawy. Więc byłam na zastępstwie. Natomiast do Kijowa jechałam, ponieważ ani Piotrek Kraśka, ani Krzysiek Ziemiec po prostu nie mogli tam pojechać, więc wysłali dziewczynkę, która raczej pracuje w studiu, bo czasy biegania z mikrofonem i bycia reporterką mam już dawno za sobą. Więc teraz raczej charakter mojej pracy polega na tym, że sobie siedzę w pełnym makijażu, prawda, z fryzurą, w jakiejś tam sukience, w ciepłym studiu. A tutaj nagle zderzyłam się z wydarzeniami, które odbywały się w trudnych warunkach, bo jak przyjechaliśmy do Kijowa, to mieliśmy zrobić jedno wydanie tego właśnie dnia i nic nie zapowiadało, że następnego dnia rozpęta się tam piekło. Ja tam musiałam zostać jeden dzień dłużej i nie sądziłam, że będę musiała opowiadać widzom o rzeczach, które wstrząsną mną tak dogłębnie, ponieważ jak się obudziłam, wyjrzałam przez okno i zobaczyłam wojnę, po prostu strzelaninę, ludzi zabijanych, ludzi wnoszonych do hotelu na drzwiach. Przypomniałam sobie słynną scenę, Janek Wiśniewski padł i nie wiedziałam, że będę takie podobne rzeczy przeżywać. Ktoś był wciągany za ręce, zostawiając jednocześnie na ziemi krwawy ślad za sobą. Kiedy zeszłam do lobby hotelowego, okazało się, że przy stolikach, przy których piliśmy jeszcze poprzedniego dnia kawę, jedliśmy jakieś ciastko, te stoliki są przykryte białym suknem i tam się już odbywają operacje na rannych. Są reanimowani ci, którzy zostali ranni czy postrzeleni na Majdanie, ponieważ hotel zamienił się w polowy szpital. Wszyscy w kamizelkach, wszyscy w kaskach. Zamiast recepcji jest taki
taka kotara z białych prześcieradeł. Okazało się, że po prostu zrobiono tam prowizoryczną kostnicę i znoszono ciała zabitych przez Berkut. No naprawdę wiedziałam, że nie jestem na tyle doświadczona, jak moi koledzy, którzy byli tam ze mną i którzy byli już wcześniej w Iraku, w Afganistanie, nie wiem, w Biesłanie po tych wydarzeniach, w Syrii niektórzy byli. Więc oni to już widzieli. Pewnie, że zawsze to jest trudne, ale jednak jakoś tam byli oswojeni, a ja nie. Przez cały dzień musieliśmy nadawać do TVP Info, a wieczorem stanąć przed hotelem, chociaż myśleliśmy, że będziemy mogli nadawać z hotelu, z wnętrza. I zrobić wydanie wiadomości prosto stamtąd. Tego dnia przecież na Majdanie zginęło prawie 100 osób. Nie pozwolono nam zrobić tego wydania, bo to były dwa programy, jeden po drugim, więc ten pierwszy kazano nam zrobić przed hotelem. Przed hotel nie wolno było wyjść bez kamizelki i bez hełmu. Wiedziałam, że wyglądam idiotycznie. Po prostu idiotycznie, w za dużej kamizelce, którą mi ktoś wcisnął, w hełmie, który się ruszał na mojej głowie, bo był też za duży, ale pomyślałam sobie, trudno, niech sobie tam myślą, niech sobie potem piszą i opisują, ja po prostu nie mam innego wyjścia. Nie pozwolono nam zrobić tego wydania wewnątrz hotelu, ponieważ tam odbywały się prawosławne nabożeństwa przy ciałach i trzeba było to uszanować. I kiedy skończyliśmy ten pierwszy, kiedy za... Było chwila przed 19, bo pierwszy było 19, drugi tradycyjnie o 19:30. Proszę sobie wyobrazić taką scenę. Ja już mam mniej więcej poukładane w głowie, co mam powiedzieć, bo to nie jest tak, że mamy takie sprzyjające warunki jak w studiu, że mam sobie kartkę, długopis, coś tam mogę zanotować, mam prompter, do którego mogę sobie to wszystko wpisać. Niczego takiego nie ma w takich warunkach bojowych. Więc trzeba sobie poukładać w głowie, co chcemy powiedzieć, z kim się mamy połączyć za chwilę, jaki materiał wypuścić. I kiedy jest mniej więcej 40 sekund przed wejściem na antenę, otwierają się drzwi od hotelu i zaczynają wynosić ciała ze środka i układać je może 3 metry za mną. Podjeżdżają nie ambulanse, tylko karawany, żeby zabierać zabitych. I ja mam jakieś 20 sekund do wejścia. Otwierają się kolejne drzwi i z tych drzwi wychodzi kobieta, właściwie jest niesiona. Wspiera się na ramionach dwóch mężczyzn, a tuż za nią wyjeżdża ciało jej syna. Miał jakieś 20 lat, zginął na Majdanie. I ona w tym momencie wydaje z siebie tak potworny szloch, taki płacz, którego ja nigdy nie zapomnę. I wszystko, co miałam powiedzieć, właśnie mi uleciało. Wiem, że ja już nic nie wiem, co mam powiedzieć. Za 10 sekund wchodzę. I tylko słyszę w głowie ten płacz. Wzruszyłam się potwornie, miałam moment, że nie wejdę, że nie dam rady. Ale producent, który stał za kamerą, przeklinając i krzycząc na mnie, kazał mi się wziąć w garść. Więc stanęłam. Podjęłam w ostatniej chwili taką decyzję, że ja przecież nie mogę nie wyjaśnić widzom, co się dzieje za mną, ponieważ oni to i tak widzą. Więc powiedziałam im, co się dzieje, że to są właśnie ciała, że musimy tutaj stać, że mam na sobie kamizelkę i kas i hełm, ponieważ nie mogłam wyjść bez całego tego sprzętu. Już poszło potem. Już się jakoś uspokoiłam wewnętrznie. Zrobiliśmy ten pierwszy program, a potem pozwolono nam wejść do hotelu. Mieliśmy mniej więcej 3 minuty na to, żeby się rozstawić we wnętrzu hotelu. Ja zdążyłam tylko zdjąć hełm i oczywiście wtedy, żeby było jeszcze zabawniej, straciliśmy połączenie z Warszawą, więc nie wiedziałam, kiedy jestem na antenie i tylko producent tam mówi, jak ci pokażę 5, to znaczy, że jesteś. No i tam odliczał ręką. No i na 5 zaczęłam już mówić. Natomiast sytuacja, w której trzeba opowiadać o śmierci, o tym, co się przeżywa samemu, jest po prostu bardzo trudna. I to był
ten drugi najtrudniejszy moment w moim zawodowym życiu.